Jesteśmy w Nowym Wiśniczu, miejscu o niezwykłej historii. Obiektem, dzięki któremu nasze miasto jest rozpoznawalne, jest Zamek Kmitów i Lubomirskich. Zapraszam do Nowego Wiśnicza. Nowy Wiśnicz leży z dala od szlaków turystycznych. Ale kto raz tu zabłądził, zawsze będzie chciał wracać do tego miejsca. Historia Wiśnicza sięga początków polskiej państwowości, kiedy ziemię tę objął możnowładczy ród Gryfitów. W 1242 roku biskup płocki Andrzej, jeden z członków tego rodu, nadał osadę Wisnicze klasztorowi benedyktynek. W XIV wieku Wiśnicz stał się własnością rycerskiego rodu Kmitów herbu Szreniawa. Jan Kmita, zaufany współpracownik Kazimierza Wielkiego, rozpoczął budowę murowanego zamku. Przez dwa wieki Kmitowie pomnażali fortunę i rozbudowywali zamek, który tętnił życiem towarzyskim i rycerskim. Jednak to malowniczo położone miasto swoją urodę zawdzięcza Stanisławowi Lubomirskiemu, jednemu ze spadkobierców potężnych niegdyś Kmitów, który pod zamkiem w XVII wieku założył miasto nazwane później Nowy Wiśnicz. W 1633 roku w mieście było już 12 ulic, ratusz, waga miejska i kilkadziesiąt domów zamieszkałych przez mieszczan. Projekt zrealizował nadworny architekt księcia Maciej Trapola. Aktem szczególnej pobożności, a zarazem potęgi pana na Wiśniczu, był wspaniały kościół i fundacja klasztoru Karmelitów Bosych, jako akt dziękczynienia za zwycięstwo wojsk dowodzonych przez Lubomirskiego pod Chocimiem w 1621 roku. Lubomirskiego okrzyknięto zwycięzcą i hetmanem, zapominając o zasługach zmarłego hetmana Jana Karola Chodkiewicza. Łupy wojenne pozwoliły Lubomirskiemu realizować sny o potędze. Zamek tętnił życiem w typowym dla tamtych czasów stylu. Polowania, uczty i dyskusje przy stole. Ale o innej historii przypominają lochy zamczyska. Zamek posiada bardzo duże podziemia, które od niedawna są udostępniane zwiedzającym. Są tutaj kazamaty, jest tutaj więzienie. Tutaj krzyżują się lochy, które prowadzą i do samego korpusu zamku, ale także prowadzą do kościoła klasztornego i na zewnątrz twierdzy. To tutaj finał miało czasem życie dworskie na właśnie takim pniu, a czasem też życie służby. Jedną z legend, która powstała w tym zamku i o tym zamku, jest opowieść o jeńcach tureckich i tatarskich, których Lubomirski przywiózł spod Chocimia i którzy z tego zamku, z tej twierdzy postanowili uciec, ponieważ była bardzo dobrze strzeżona. Trzeba było wymyśleć sposób i pomyśleli, że uciekną tak jak Ikar. Skonstruowali skrzydła i próbowali z jednej z baszt, z wież odlecieć. Skończyło się to dla nich tragicznie, a miejsca ich upadku znaczą odpowiednie kamienne kolumny, obeliski. Mówi się także o tym, że w takim pomieszczeniu mógł być torturowany Janosik, który do tego zamku podobno został przywieziony przed dokonaniem na nim wyroku. Potężny zamek typu Palazzo in Fortezza, który teraz góruje nad Wiśniczem,
W założeniu architektonicznym Macieja Trapoli nie był najważniejszym punktem projektu włoskiego mistrza. Ponieważ był symbolem władzy książęcej, architekt usytuował go poniżej innego obiektu. Na najwyższym wzgórzu triumfowała władza boska, a więc kościół i klasztor karmelitów bosych. Klasztor w 1783 roku cesarz austriacki Józef II zlikwidował, a budynki klasztorne zamieniono na ciężkie więzienie, w którym przetrzymywano też polskich patriotów. Po kościele zaś pozostały fragmenty okopconych murów. Wnętrze kościoła karmelitów w Wiśniczu Aleksandrowej tylko swoim kształtem i resztkami stuku falkoniego przypomina o dawnej świetności tego obiektu. Wybudowany w roku 1635 przez Stanisława Lubomirskiego jako wotum za zwycięstwo pod Chocimiem, został w 1942 roku zniszczony całkowicie przez Niemców. Jedynym potwierdzeniem wspaniałości kościoła są stare fotografie. Niemcy ograbili świątynię, zdewastowali sarkofagi lubomirskich, mury rozebrali do wysokości kilku metrów, a z resztek wyposażenia ławek i ornatów ułożyli wielki stos i podpalili, pieczętując w ten sposób pogardę dla polskiego symbolu triumfu i dumy narodowej. Więziono tutaj polską inteligencję. Tutaj był jeden z pierwszych obozów na terenie Małopolski i Polski. Dobrze byłoby, aby panorama Wiśnicza ubogacona została ponowną odbudową bryły tego kościoła.